Pucharowa odprawa w środku tygodnia przed pucharowym spotkaniem ze Stalą Gorzów. A w niej Albert Sanek. Czy zawodnicy inaczej przygotowują się do spotkań z drużynami, których losów na co dzień się nie śledzi i nie zna się możliwości zawodników? Do każdego meczu przygotowujemy się praktycznie w ten sam sposób. Zawsze jest analiza wideo przed meczem i treningi mniej więcej wyglądają tak samo. Staramy się dograć taktykę i obronę do każdego zespołu, tak jakby z tygodnia na tydzień, więc myślę, że tutaj nie ma żadnej różnicy. Ostatnio coraz częściej Alberta możemy zobaczyć na pozycji lewego skrzydłowego. Jak Albert czuje się w tym miejscu na boisku? Nie czuję się jakoś bardzo dobrze. Na razie to jest tylko i wyłącznie chwilowa jakby pozycja dla mnie. Przez to, że Łukasz Kuźdawa miał kontuzję, który tak naprawdę teraz dopiero wraca do pełni zdrowia, więc myślę, że już za niedługo większość czasu będę spędzał na środku rozegrania. Losowanie w Pucharze Polski w tym roku również sprzyja naszym zawodnikom. Czy czują dodatkową presję, że nie wypada przegrać z teoretycznie słabszą drużyną? Jak dla mnie na razie nie ma żadnej presji. Cieszymy się, że na razie to losowanie jest dla nas bardzo korzystne i mamy nadzieję na to, że może powtórzymy wynik z zeszłego roku w Pucharze Polski. Czy zawodnicy byli zaskoczeni, że w 1/8 finału zagrają z Stalą Gorzów, a nie z Wybrzeżem Gdańsk? Tak, osobiście byłem zaskoczony wynikiem meczu między Gorzowem a Wybrzeżem. Dlatego też pasuje zrobić dokładną analizę i zobaczyć, co w tym meczu się wydarzyło, dlaczego tak się zakończył. Gorzów to miasto, które raczej nie kojarzy się z piłką ręczną. Zatem z czym Albertowi kojarzy się Gorzów? Mi kojarzy się z żużlem na pewno. Dobrze mówię?